Roman Orlik był młodym oficerem Wojska Polskiego, który odznaczył się w czasie kampanii wrześniowej. Jego najbardziej znanym zwycięstwem jest zniszczenie 3 niemieckich czołgów, 2 Panzerkampfwagen 35T oraz Panzerkampfwagen 4 18 września 1939 roku w okolicach miejscowości Pociecha. Plutonowy Orlik prawdopodobnie skutecznie unieruchomił także 7 niemieckich czołgów następnego dnia pod Sierakowem. Ze względu na krótkotrwałą i intensywną kampanię wrześniową oraz brak dostatecznej ilości źródeł historycznych, trudno określić wiarygodność wielu jego zwycięstw. Taktyką Orlika było częste zmienianie pozycji i manewrowanie tankietką TKS, wyposażoną w 20-mm działko polskiej produkcji. Był to jeden z największych polskich asów pancernych początków II wojny światowej.